Jeśli chodzi o filka Black Cardinal, no to on wreszcie uwolnił liścia z tej łodygi, ale ten już się nie chce rozwijać. No i on sobie tak tu jest, bo jest w towarzystwie Aloesa. Jest też za mnie kulka z Raven, któremu muszę znaleźć trochę inne miejsce, bo tutaj na samej górze no, jest mało widoczny, a ja go bardzo lubię. Muszę pomyśleć, gdyby go tutaj dać, żeby go częściej oglądać. Przechodzimy sobie do drugiego kwietniczka, tu bliżej tej lampy, którą doświetlam. I tutaj mamy Epipremną Marble Queen. Bardzo ładna roślina. Prosta w uprawie i też lubiana przeze mnie. Czekamy, aż będzie tutaj kaskada liści się przewieszała przez osłonkę. Ale bym zapomniała. Kolejny smuteczek. Zaraz obok Aspidistry i Xanthosomy mamy Anthurium clarinervium, który zajmuje również miejsce na podium porażek zeszłego miesiąca. Jakie to zakurzone. Przez ten czas, jak skupiałam się jakby na innych sprawach, troszeczkę, widzicie, nie przypilnowałam tej rośliny i jest jak jest. Ale te anturia też słyną z tego, że są bardzo kapryśne, że dostają plam na liściach w naszych polskich domach zwłaszcza. Nie są łatwe do uprawy. No przykro mi trochę, bo ten liść był piękny. Znaczy nadal jest, ma jakiś tam urok w sobie, no ale pewno będzie się żegnał z nami. Tutaj idzie nadal ten coś nowego, o, pomiędzy tymi trzema łodygami widać. Mam nadzieję, że ta roślina no, przeżyje do wiosny, tą zimę. Jest już koniec listopada, światło i pogoda nie dopisują, ale jeszcze coś widać, mimo popołudniowej pogody. To jest filek Scandens Brazil. Pną się tu do góry takie małe listki. Jest o wiele gęstszy niż był, bo ja go miałam jakby od początku z kilkoma liśćmi tylko. Do tej drugiej makramy przewiesiłam sobie Epipremnum Enjoy, żeby miało tutaj więcej światła. Tutaj mamy w zasadzie metr do okna w kuchni i okna w salonie. No ale to, co się tu dzieje, mnie w ogóle nie cieszy, bo żółkną mu trochę liście. Miał dużo takich czarnych plam, mimo że go nie przelewałam. Czekajcie, stanę troszkę dalej. No i tak bardzo biednie wygląda, jeszcze mu daję szansę, ale jeżeli nie to, jeżeli nie ta roślina, to z tego miejsca na pewno ucieszy się inna i nie będzie mi jakoś specjalnie smutno. Na tym kwietniku, gdzie była kiedyś Muhlenbeckia, w tej makramie sobie siedzi teraz Epipremnum Golden Photos. Jest tutaj dosyć chłodno, ale wydaje mi się, że ta roślina jest bardzo odporna. I póki nie daje po sobie poznać, że jest coś nie tak, to niech sobie tu będzie. Na tym parapecie kuchennym tragiczne jest światło do nagrywania. Wybaczcie, to jest Philodendron Purple Congo, ten fioletowy, ciemne, błyszczące liście. Wyczyściłam je olejkiem Neem, pięknie błyszczą i wreszcie ten liść tam, widzicie, uwolnił się i widać też nowy stożek wzrostu, także no, roślina rośnie, byle do wiosny. Przechodzimy do tych trzech kwietników. W miejsce lepizmium na samej górze przestawiłam sobie małpkę. Tutaj, gdzie była małpka, przeniosłam paproć, bo bardzo fajnie tu wygląda. Jakby oddziela mi strefy pokoju. Troszkę musi się więcej napić wody i muszę ją częściej zraszać. I tutaj jest Tindapsus, którego zagęszczam ostatnio. Troszkę się tam kieruje w stronę słońca. Mam nadzieję, że też przetrwa ze mną tą zimę. Jest w domu takie jedno miejsce, które jest tylko moim miejscem. I jest to właśnie to miejsce. Dalszą część aktualizacji nagrywam już kolejnego dnia, bo
wczoraj dzieci mi nie pozwoliły. Zaktualizuję wam tutaj, co się dzieje z moim syngonią albo variegata. Po dosyć solidnym przycięciu ten pęd najbardziej nabrał kolorów, że tak powiem. Bardzo ładne liście wypuścił. Ten może trochę mniej. Skłaniam się ku temu, zobaczcie, ile to raz było cięte, jak jest poprzerastane. Skłaniam się ku temu, żeby zostawić właśnie ten tutaj po lewo tylko. Ten pęd, a resztę po prostu, nie wiem, może odsadzę tam mamie, żeby sobie trzymała. I będę zagęszczała roślinę z tego pędu, bo jest taka najbardziej rokująca. Tutaj mamy alokazję Black Velvet. Przesadzaliśmy ją razem do hydroponiki ostatnio i tutaj tylko się zmieniło tyle, że ten jeden liść jest odrzucany przez nią. Więc czekam, aż totalnie odpadnie. Troszkę zmieniłam ustawienie na komodzie. Tutaj jest syngonium Red Spot. Ono jeszcze nie jest przesadzone od czasu, gdy je kupiłam. Wypuszcza cały czas nowe liście, ale one nie są za duże względem tych poprzednich. Przypuszczam, że jeszcze trochę urosną. No i też jakby przez tą moją nieobecność przy kwiatach, no one nie były też tak doświetlone, jak powinny. Bo tutaj jest jedno z dwóch miejsc w domu, gdzie ja doświetlam roślinę i po prostu mąż nie włączał chyba codziennie tej żarówki. Tutaj obok mamy Calathea Network. Tą Calatheę troszkę sobie schowałam dalej. Stała chyba od twardej wody, takich nieładnych plam, jeszcze gdzie niegdzie są te plamy na liściach, ale bardzo ładnie odbiła, wypuściła sporo młodych liści i plan jest taki na tą Calatheę, żeby jeszcze jej tam dać szansę, żeby sobie odbiła i zobaczymy do wiosny, czy przeżyje u mnie. Postaram się, aby tak było. I na razie sobie kuczuję tam z tyłu, bo nie jest za piękna, ale ma tu fajny dostęp do światła. I tutaj mamy malutkie syngonium Roxanne. Ono po zakupie straciło praktycznie wszystkie swoje liście i odbija teraz na nowo. Może uda się je odratować. Tutaj mamy piękną alokazję Red Secret. Zobaczcie, jak się mienią te liście. Są cudowne. Jest jeszcze jedna podobna alokazja, ale jej liście są o wiele ciemniejsze w dorosłej formie i mienią się trochę na inne kolory. Jest to alokazja Azlani albo Alzani i powiem wam, że pojawiły się w sklepach online maluszki tej alokazji w bardzo atrakcyjnej cenie i rozważam właśnie zakup jej do swojej kolekcji. I tutaj widać po prawo idzie młody listek, także czekam, mam nadzieję, że będzie większy niż te dwa. Tutaj stoi sobie Philodendron Pink Princess, idzie nowy listek, idzie. Akurat na liściu, który trochę ucierpiał, stał się taki słabszy. Mam nadzieję, że ten nowy liść z tej łodygi tutaj wyjdzie, zanim ten liść umrze. Z takich jeszcze dramatycznych rzeczy to przesadzaliśmy do hydroponiki moje trzy alokazje. Jedną z nich była ta Pink Dragonka. I ten liść jeszcze wtedy tak dumnie wyprostowany jako jedyny się trzymał, ale niestety jest już mocno jesienny. Ale tutaj mamy piękny stożek wzrostu. Dodatkowo uda się też tą alokazję niedługo zagęścić jej babykami. Ale o tym w innym filmie. Tutaj są jeszcze te dwa maluchy Dragon Scale. Dwa liście, te mniejsze, średnie, ale ten najnowszy już jest silny i zdrowy, więc na tamte dwa nie patrzę. O, one mają takie zarzucone końcówki, a ten listek, który się rozwinął, jest ładny.
I powiem wam, że te dwie alokazje bardzo dużo piją i bardzo szybko rosną, w sensie one podwoiły długość swoich łodyg względem tego, w jakim stanie były, gdy przyszły do mnie. I tutaj jeden listek się stracił u Silver Dragona. Tak? Dobrze mówię? Chyba tak. I tutaj w paczce było takie odparzenie, które się troszeczkę rozlało na ten liść, ale ta roślina naprawdę dużo pije i dosyć witalnie się trzyma, a poza tym idzie nowe. Widzicie taki mikro stożek, który się wybija, więc jest na co czekać i fajnie. I to cieszy. Coś się zawsze dzieje przy takiej ilości roślin. Tyłu też jest nieprzesadzona sadzonka Monstery Silte Pekany. I tutaj i u mnie rozwinął się tutaj ten liść. I następnie roślina wypuściła takie dwa. Mam nadzieję, że trochę bardziej urosną. Troszeczkę muszę się przyjrzeć tej roślinie bardziej, bo trochę się wyciągnęła chyba. Takie mam wrażenie. Na pewno, gdy ten pęd się wzmocni, to będę ją sobie zagęszczać i ciachać. No i na koniec jedna z moich ulubienic, Raphidophora tetrasperma, która wypuszcza duże, ładne liście, takie postrzępione. Stare liście też rosną, tylko ten ostatni, widzicie, wyszedł taki jakiś zdeformowany. I ją też mam plan ciachać niedługo do zagęszczenia, a jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę czasu jej muszę na to dać. No słuchajcie kochani, to by było na tyle tym razem. Zrobiłam wam aktualizację październikowo-listopadową. W planach jeszcze oczywiście są inne filmy, tylko muszę znaleźć czas, żeby je zmontować. I też dograć część materiału, także po tej przerwie nie zniknęłam. Jestem nadal z wami. Też uważam, że na siłę nie ma byle czego nagrywać. Warto czasem poczekać na odrobinę więcej czasu i weny, żeby te odcinki miały sens. Cieszę się bardzo, że cały czas was przybywa. Dziękuję za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę. To pomaga mojemu kanałowi i też motywuje do dalszego nagrywania. A wiecie, przy roślinach zawsze jest o czym gadać. Zapraszam was też na mojego Instagrama do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu.